Oh, yes, God.
stało się naszym ciałem. Uczyniłeś nas swoimi kapłanami, następcami apostołów. Dobry Boże, świadomi jesteśmy, że niczym sobie nie zasłużyliśmy na tak wielki dar i na tak wielką miłość. Dlatego pragniemy oddać się teraz chwałę wobec Twojego ludu. Uwielbiamy Cię za dar naszego życia i za to, że nasi rodzice zechcieli z miłością śmiercią dar Twojemu. Wiemy, że nie mamy nic, co moglibyśmy Ci, Boże, ofiarować zamiast tak wielki dar. Przyjmij więc nasze życie i pozwól, abyśmy głosili miłość wszędzie tam, gdzie nas poślesz. To, kim dzisiaj jesteśmy, zawdzięczamy wielu osobom, które Bóg w swojej dobroci postawił na drogach naszego życia. Dlatego w tym wyjątkowym dla nas dniu pragniemy im za to z całego serca podziękować. Dziękujemy przede wszystkim Wam, kochani rodzice, mamo, tato, za wszelką jedność i cierpliwość, miłość dla tych, co przytrzyma i we wszystkich pokłada na ziemię. Przynieśliście nas do tej świątyni, gdzie przez sakrament Chrztu Świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. Kochani, za to, że byliście z nami wtedy i jesteście dzisiaj oraz za wszelkie dobro, którego od Was doświadczyliśmy, z całego serca składamy Bóg zapłać. Za wszelką życzliwość i dobroć, jaką doświadczyliśmy podczas czasu seminarium, gdybyśmy byli klerykami, wcześniej jako lektorzy. Dziękujemy za wskazówki, za wszelkie troski. Siostry zakonne i znajomych, którzy swoim przykładem wpływali na nasze dotychczasowe życie, a swoją postawą oraz zaangażowaniem sprawili, że z woli Boga dołączamy teraz do wspólnoty kapłańskiej. Pragniemy w tym miejscu także podziękować wszystkim katechetom i wychowawcom, zarówno ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej, jak i średniej. Cieszymy się, że niektórzy z nich są dzisiaj wśród nas. Dziękujemy za Wasz trud wychowania i przekazaną wiedzę. W imieniu naszym i naszych rodaków dziękujemy wszystkim za życzliwość, uśmiech, dobre słowo, wczorajsze przywitanie nas i wszelką pomoc wśród małych pięknych. W tych wyjątkowych dniach mogliśmy jeszcze szczególnie doświadczyć tej prawdy, że Kościół parafialny jest naszym domem. Na koniec mamy jeszcze tylko jedną prośbę. Nie zapominajcie o Waszych rodakach, kapłanach, siostrach zakonnych. Czasem westchnijcie za nimi w swojej cichej, prywatnej modlitwie przed Panem. Przywileju udzielonego przez Ojca Świętego, księża prymicjanci udzielą teraz wszystkim tu obecnym błogosławieństwa papieskiego, a ci, którzy przyjęli Komunię Świętą lub uczynią to w najbliższym czasie i pomodlą się w intencjach Ojca Świętego,
mogą zyskać również odpust zupełny. Módlmy się, Wszechmogący, nad tym prawicem swojego miłosierdzia i od nas wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyjmijcie, Ojcze i Matko, błogosławieństwo Boże, którym Pan nas obdarzył. Niech Was błogosławi Pan zastępu, abyście cieszyli się całym zdrowiem duszy i ciała. Niech spełni wszystkie Wasze prośby i wspomoże Wasze zamiary. Niech Bóg darzy Was długim życiem, a gdy ustawać będą Wasze siły, niech Was nie opuszcza, ale pomnoży łaskę wytrwania aż do końca, abyście mogli stać się uczestnikami wiecznego dziedzictwa w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Pan pomnoży Was łaskę Ducha Świętego, otrzymaną przez złożenie rąk, abyście byli godnymi synami Chrystusa i wiernymi szafarzami tajemnic Bożych. Niech Bóg darzy Was długim życiem i łaską wytrwania, abyście mogli dobrze ukończyć krótko pańskiego życia, wsparci pomocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Boga Wszechmogącego, niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja.